Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Wojczal. Jest mi niezmiernie miło, ponieważ wczoraj otrzymałem informację o nominowaniu mnie do nagrody Dobrego Dziennikarza 2022 w plebiscycie organizowanym przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Także jeśli ktoś chciałby docenić moją pracę na blogu, tak jak zrobiła to Kapituła i organizatorzy, z czego jestem bardzo dumny i za co bardzo również serdecznie dziękuję organizatorom, to jeśli ktoś chciałby wesprzeć mnie, to zapraszam do głosowania na stronie imprezy. Link znajdziecie w opisie do materiału. Pozdrawiam i do usłyszenia.